poparcie dla rządu, a w tym wypadku dla ministra Błaszczaka jest wystarczające, żeby spokojnie pełnić swoją funkcję. To jest początek działalności rządu i jestem przekonany, że sprawy idą w dobrym kierunku. To jest sytuacja przejściowa, dokonujemy wymiany kadr, dokonujemy też przede wszystkim oceny i analizy tego, co zastaliśmy i krok po kroku idziemy do przodu. Proszę Państwa, poznacie Państwo szereg informacji dotyczących audytu, który zakończył się w służbach. W tej chwili trwa proces podsumowywania tego i w kontekście oceny prawnokarnej pewnych działań i patologii, jakie zastaliśmy, ale również w kontekście odtajnienia pewnych informacji dla opinii publicznej. Także proszę o chwilę cierpliwości. Do końca miesiąca na pewno te prace zostaną zakończone i z całą pewnością spotkam się z Państwem i oficjalnie na konferencji prasowej przekażę Państwu szereg informacji dotyczących tego, co zastaliśmy w służbach. Także proszę o chwilę cierpliwości. To do końca miesiąca na pewno taka informacja szeroka dla opinii publicznej będzie przygotowana i przekazana jako informacja jawna. To wymaga pewnych też czynności proceduralnych w służbach. Pewne materiały będą musiały być odtajnione, informacje. Nie widzę powodu najmniejszego, żeby informacje dotyczące patologii w służbach, czy też podejrzenia sytuacji przestępczych, żeby były chronione tajemnicą państwową. Takiej sytuacji nie będzie, zapewniam Państwa, i opinia publiczna zostanie poinformowana w sposób wyczerpujący w tych wszystkich sprawach, również w sprawie dotyczącej inwigilacji dziennikarzy, bo wbrew temu, co twierdzą politycy Platformy Obywatelskiej, którzy rządzili naszym krajem przez 8 ostatnich lat, w tym zakresie działy się rzeczy bardzo niepokojące i opinia publiczna zostanie o tym poinformowana. Już zostali poinformowani posłowie z wszystkich ugrupowań, mają listę 52 nazwisk dziennikarzy, którzy byli inwigilowani, a w części wypadków mamy zasadnicze wątpliwości co do legalności tych działań i o wynikach i analizy prawnokarnej i jak najszersza informacja jawna będzie przekazana opinii publicznej. Proszę o chwilę cierpliwości. To jeszcze wymaga czasu, spełnienia pewnych procedur, tak żeby te informacje mogły być w sposób legalny i jawny przekazane Państwu. Dziękuję bardzo.